Muszę dać tego trochę więcej, żeby taka była wypukła warstwa. Nie mam doświadczenia w tym, pierwszy raz to robię. Witajcie w nowym vlogu. Właśnie przyszła do mnie żywica epoksydowa, którą zamówiłem na Allegro i będę wypełniał właśnie napis na blacie, więc pomyślałem, że jesteście ciekawi, jak to wygląda, to chodźcie ze mną, będziemy robić to razem. Jak pamiętacie, mamy tutaj w blacie wyfrezowany napis Kiki Świat. I otworzę teraz tą żywicę, zobaczymy jak wygląda. Kupiłem ją za 43 zł bodajże. Tu jest jakiś utwardzacz. Tu jest pewnie żywica i jeszcze jest barwnik. Barwnik wziąłem koloru turkusowego. Zobaczymy jak będzie wyglądał. I co? Dlaczego to chcę robić tutaj w domu? Ponieważ dzisiaj cały dzień pada. Nic nie mogę zrobić na dworze. Zobaczcie na okno. Cały czas leje. Nie mogę wyjść w ogóle z domu, więc przyniosłem sobie tutaj kobyłki. I będę to robił w tym pomieszczeniu. I ja wiem, że tutaj mamy łóżko, tu śpimy. Będzie trochę śmierdziało, ale jak otworzę to okno i tamto, to przeciąg po prostu to wszystko, mam nadzieję, wywietrzy. No i tak, tu jest utwardzacz, tu jest żywica EPO 652. I to jest komponent A, to jest komponent B. I trzeba to wymieszać w proporcji 100 do 50. Dla zainteresowanych wrzucę link do tej żywicy w opisie filmu. Będę to mieszał w słoiku, tutaj mam strzykawkę, więc odmierzymy może, nie wiem, 50 ml i zrobię kreseczki. Będę wiedział, do jakiego poziomu wlać żywicę, a do jakiego poziomu utwardzacz. Wlewam jako pierwsze żywicę. Trochę za dużo, ale najwyżej wezmę trochę więcej utwardzacza. Dobrze, i teraz utwardzacz. Dobra, tyle gdzieś. I co? Teraz jakiś pewnie barwnik. Ale ładnie to wygląda, zobaczcie. Nie wiem ile tego dać. Tyle może. I mieszamy. No fajnie to wygląda. Powiem wam, że jest frajda. Chyba za dużo wlałem. Nie przypomina to turkusu. Chyba, że pod światło. I będę to nakładał strzykawką. Dobrze, mam wytarte. No to co, zaczynamy od literki K. Muszę dać tego trochę więcej, żeby taka była wypukła warstwa. I potem to będę szlifował, ale też nie chcę przelać. Nie wiem, chyba starczy, bo już się zaczyna wylewać. Tak to wygląda z bliska. Jak widzicie, zaczyna się wylewać na rogach. I chyba o to chodzi, żeby troszeczkę się wylało. I potem to zaszlifujemy szlifierką oscylacyjną. Nie mam doświadczenia w tym, pierwszy raz to robię. No kapeczkę jeszcze. No jak widzicie, tutaj w pierwszym dałem troszeczkę za dużo i się wylało, więc staram się tak wycyrklować, żeby było idealnie. No i zalałem to ostatecznie. Zobaczcie, tutaj mimo, że starałem się idealnie wlać, to i tak się okazuje, że za dużo, bo to się po prostu rozlewa, więc nie da się tak trafić idealnie z rantem. No ale myślę, że to wyszlifujemy i będzie dobrze. Niech sobie to teraz tak schnie. Ja zamknę pokój, żeby dzieci tutaj mi nie weszły i nie dotknęły tego. Oglądacie? Dobra, będziemy kończyć. Ja tylko zobaczę, jak tam nasz blacik. O, już jest twardy, już się klei. Tylko dzieci... Nie, nie, nie. Ania, ty już dotknęłaś. Ania mi już dotknęła i zobaczcie, co się stało z blatem. To tutaj dotknij, tu, gdzie jest rozlane. Ale nie do środka. Nie, nie możesz, bo będzie ślad, Ania. Tylko tu. Klejące, nie? Klei się. Dobra, jutro się widzimy, będziemy to szlifować. Witajcie w nowym dniu, zobaczcie jak jest ładnie. Słoneczko wyszło. Blat już mam tutaj na zewnątrz. Fajnie to wyszło, powiem wam. Jest już twarde, minęło 20 godzin. No i chcę to teraz zaszlifować. Mam już tutaj szlifierkę oscylacyjną. Założę papier P60. Najpierw postaram się zedrzeć to, co Ania mi tu ubrudziła.
Coś tam zeszło, ale takie dziwne. Mam odczucie, jakby troszeczkę zabarwiło na niebiesko. Wezmę jeszcze innym papierem, to będę robił. Ale teraz zajmę się tym napisem, zobaczymy jak to schodzi. Jak widzicie, to się strasznie rysuje. Nie wiem, czy tak ma być, czy jest za świeże. No ale jedziemy dalej. Myślałam, że to będzie o takie ładne, a to będzie takie... No zrobiło się matowe, ale jeszcze to wyszlifujemy takim innym papierem i będzie śliskie. No zrobiło się brzydkie, ale szlifujemy dalej. Szlifowałem tak z 5 minut i ostatecznie tak to wygląda. Nawet ten matowy mi się podoba, jest naprawdę super, jest gładziutko, także już żadne okruchy tutaj nie wejdą. Teraz zrobię to innym papierem, P180, a potem P600. Po 180 napis wygląda tak, zrobił się o wiele lepszy. Teraz wyszlifuję papierem P600. Zrobiłem, proszę Państwa, tak to wygląda. Powiem Wam, że jak przejeżdżam ręką, to jest normalnie szkło. Nic tutaj nie haczy, jest tak milutkie w dotyku. Co do koloru, tak naprawdę troszeczkę mi się nie podoba. Już bym wolał, żeby było bezbarwne, no ale jak już tak zrobiłem, to niech będzie. Teraz będę olejował ten stół sadolinem na gotowo. Odpylam, żeby nie było grudek. Będę malował to olejem Superdex Sadolino. Już Wam to mówiłem, ale pokażę jeszcze. Jest to bezbarwny kolor, czyli bez koloru. Olej wygląda tak. Jest taki żółtawy. No i co? Będę go nakładał pędzelkiem. No i jak pomaluję, to poczekam aż wyschnie i będę nakładał go trzykrotnie. Zobaczymy jak napis. Napis się robi ciemniejszy. I jak widzicie, po nałożeniu pierwszej warstwy stół zrobił się taki ciemniejszy. Napis wyraźniejszy, bardziej szklisty. Poczekam aż wyschnie i nałożymy drugą warstwę. Po godzinie tak to wygląda, jest już prawie suchy. Ale jeszcze musi schnąć. Ja za ten czas idę zamontować takie urządzenie, które się nazywa wzmacniacz sygnału Wi-Fi, ponieważ w tej części budynku, gdzie jesteśmy teraz, mamy bardzo słaby sygnał Wi-Fi i kupiłem w Media Expercie Wi-Fi repeater. Tak to się nazywa, słuchajcie. I to się wkłada do gniazdka i podobno wzmacnia sygnał Wi-Fi. Także pokażę Wam, gdzie mamy router. Router mamy w tym pokoju. Tam mamy router. I on daje sygnał na cały dom i nie wszędzie sięga to Wi-Fi, więc myślę, że to urządzenie pomoże. To urządzenie włożę do kontaktu w tym pokoju. A kupiłem je wtedy, jak montowali panele, ponieważ pod tym stropem mamy inwerter do paneli fotowoltaicznych i myślałem, że on nie złapie sygnału, ale on dosyć dobrą antenę ma i łapie ten sygnał, więc niepotrzebnie to kupowałem, ale jak już mam, to zamontuję. To kosztowało około 160 zł. Jedno było tańsze, drugie droższe. Ja wziąłem to droższe. Te tańsze były około 120. Pewnie mocą się różnią. O, małe. Myślałem, że to będzie większe. I zobaczcie, to się wsadza do prądu. I podobno wystarczy nacisnąć przycisk na modemie. Zdejmę folię. Firma Asus robi takie rzeczy. No i chodźcie, włożymy to do kontaktu. Ale zanim włożę, to zobaczę, jaki mam sygnał na telefonie, bo często leżę na łóżku i tu mi brakuje tego internetu, więc sprawdzimy. No, tutaj sobie leżę i mamy sygnał, łączy, poczekajcie, 3 kreseczki. No, czasami jest słabszy ten sygnał, ale zobaczymy. Włączymy ten wzmacniacz. Czytam jeszcze szybko instrukcję i już wiem, jak to zrobić, więc chodźcie. Na początek, w odległości nie dalej niż 2 metry od routera, trzeba włączyć go do prądu i poczekać, aż dioda będzie niebieska. Jest niebieska, super. I teraz pisało, żeby włączyć przycisk WPS na routerze. To jest przycisk do łączenia się właśnie różnych urządzeń, więc klikam i trochę przytrzymuję. I jak widzicie, dioda WPS się tutaj świeci, czyli router daje sygnał. I teraz trzeba tutaj nacisnąć przycisk WPS. Albo przytrzymać, jeszcze tego nie wiem. Dobra, dioda zaczęła migać. No i powinno się teraz połączyć.
Dobra, on sobie tutaj mruga, a ja tu zauważyłem, że można jeszcze kabel tutaj podłączyć. Także jakbyście mieli kabel, to można piąć go i internet doprowadzi do tego urządzenia właśnie po kablu. O, tutaj jest napisane, od routera kabelek ciągniemy, wpinamy w to urządzenie. No i mamy sygnał do komputera, do laptopa. I zobaczcie, stworzyły się dwie nowe sieci, kopie tej mojej, tylko końcówka jest RPT, czyli repeater. Ten drugi to jest 5G. Słuchajcie, wszystko się połączyło, tylko ta dioda nie świeci, a jak nie świeci, to wyczytałem w instrukcji, że trzeba wejść na stronę repeater.asus.com, znaczy połączyć się z tą siecią i teraz zrobić konfigurację, czyli start, repeater, no i tutaj trzeba wypełnić. Zaraz to wypełnię i mam nadzieję, że będzie działać. No, na tej stronie zaznaczyłem sieć z tego routera, wpisałem hasło z tego routera, no i teraz się zresetowało i powinno działać. Słuchajcie, nie będę wam ściemniał, nie udało mi się tego zrobić. Nie działa mi ta sieć, nie umiem jej skonfigurować. Jeżeli jest tutaj jakiś informatyk, niech mi napisze, co robię źle. Hasło wpisuję dobrze na tej stronie repeater.asus.com, tylko ta dioda nie chce mi się zapalić. Dlaczego ona się nie chce zapalić? Jak wszystko tutaj jest połączone, ten router jest połączony z tamtym, wykrywają się, wszystko tutaj mi pokazuje, już nadało sieć. No nie wiem, dajcie znać, co robię źle. Dobrze, może zajmę się troszeczkę prostszymi rzeczami. Kupiłem sobie odkurzacz, idę go rozpakować. Jak już wiecie, w domu mamy odkurzacz centralny i korzystamy z tej rury, wkładamy ją do ściany, no i odkurzamy, ale jak chcę odkurzyć samochód albo przyczepę kempingową, to zawsze po prostu mam problem, już od 10 lat się z tym męczę i dopiero teraz kupiłem normalny, tradycyjny odkurzacz. Tą rurę właśnie wkładamy tutaj do ściany i możemy odkurzać cały dom, ale ona ma 9 metrów i nie sięga mi na ogród, więc właśnie kupiłem sobie taki odkurzacz. Ania, podoba ci się? Fajne, nie? No, niecałe 300 zł, także do takiego odkurzania się nada. Patrzcie, mamy rurę. No co, fajny. Może go będziemy zabierać na podróż, ponieważ mamy problem z utrzymaniem porządku w przyczepie, a taki odkurzacz waży 4 kg. No i jakbyśmy zmienili czasem samochód, to może będziemy go zabierać. A co to? To jest worek. Na co? Na kurz. Wkładamy. Na kurz? Na kurz. Jak się go otwiera? Tutaj trzeba podnieść taką klapkę. No i... aha, już jest ten worek, dobra. Czyli nie muszę zakładać tamtego. Ale zanim będę odkurzał, pokażę wam, co się stało z napisem. Zrobił się normalnie siwy, albo nawet czarny od tego oleju. Ale naprawdę bardziej mi się podoba niż ten lazurowy. Także nie jest źle. No, blat już prawie wyschnął. Przeszlifuję go jeszcze. Odkurzacz się nazywa Amica Viento. Ma 900 W. Damy go na maksa i zobaczymy, jak działa. No, potworem on nie jest, ale do takiego odkurzenia samochodu myślę, że będzie dobry. Tylko nie ma takiej wąskiej końcówki. Szkoda, że nie ma. Myślałem, że będzie w zestawie. Oj, przepraszam, jest. W zestawie było pod spodem. Jakaś taka specjalna ze szczotką nawet. Mega wartościowy content, nie? Pokazuję wam zwykły odkurzacz, a ja mam przy tym frajdę. Moi drodzy, ja to zdjąłem, bo to tylko przeszkadza. Jak odkurzasz, to się po prostu cały czas stawia, no i przeszkadza, więc niepotrzebne. Dobrze, odkurzyłem samochód, teraz zrobimy szlifowanie. I malujemy po raz drugi. No już mi się podoba, będzie fajnie. Po nałożeniu drugiej warstwy tak to wygląda, czyli praktycznie nic się nie zmieniło. No i co, trzecia warstwa pewnie będzie tak samo, więc co, kończymy tego vloga. Później wam powiem, jak będzie zamontowany, ale to już w następnym vlogu. Cześć!